PGNiG Super Lidze Piłkarzy Ręcznych na sobotę, 19 listopada, zaplanowano 4 mecze. Jest 20, dosyć nietypowa pora rozgrywania spotkań właśnie w naszej najlepszej klasie rozgrywkowej piłki ręcznej. Czas na spotkanie numer 4 już za moment w Głogowie, derby Dolnego Śląska, derby miedziowe. Gębala, Boryń, zwód z przełożeniem do Stanisława Gębali. Po prawej stronie placu Wojciech Styrcz, wychowanek siódemki Miedzi Legnica, na lewym skrzydle. I to właśnie wspomniany Tomasz Kosznik. Jeszcze jedno podejście teraz gospodarzy do zdobycia tej drugiej bramki w meczu. Paterek rzuca, broni Marcin Schodowski. Gębala same na zewnątrz. Skutecznie 2-1 Zagłębie. Pokazać, że takiego bramkarza jak Rafał Stachera da się pokonać. Jeszcze jedna szansa przed Bogaczem. Może teraz nie. No coś niesamowitego. Warto posłuchać przez moment tej atmosfery, która jest tutaj w hali imienia Ryszarda Matuszaka. Mamy remis. Jamią zobaczył przestrzeń absolutnie otwartą. Zmiana też na pozycji. Ależ teraz kapitalna akcja. Jakie podanie, jakie wykończenie. Jakub Orpik. I jeszcze raz Hajnos. Gębala. Kluszak. Drozdalski, ależ bomba. Nie zdążył zareagować. 10 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Próba efektownej akcji. Nie chwyta piłki Wojciech Hajnos. Będzie jeszcze rzut wolny. Ale czy takim wynikiem zakończy się ta pierwsza połowa? 95%, że tak, ale jeszcze zostaje te 5%. I zdobywają bramkę Miedziowi. Co za gol! Danilo Kluszak. Zagłębie nie miało najlepszego początku sezonu. Potem dopiero zaczęli Miedziowi punktować. Wygrali z Piotrkowianinem, Pogonią Szczecin i ostatnio z Energą MKS-em Kalisz. Kluszak, drugie trafienie z rzędu, jest 15-13. Moryń, jest Drozdalski, jest Iskra. Nie ma bramki. Jest Gębala, szukał właśnie Adamskiego. Ten Adamski do Drozdalskiego. Znalazł miejsce Drozdalski. Jest Dadej. Ależ teraz w dziecinny sposób oszukana defensywa Zagłębia Lubin. Choć przed momentem blisko dobrej interwencji był Marcin Schodowski, to jednak 28-25. Tadej. Czy Chrobry zdobędzie 30. bramkę w tym meczu? Paterek rzuca! Ależ teraz ma szczęście Paweł Paterek. Jeszcze 2 minuty i 10 sekund do końca spotkania. Mamy remis. Paterek rzuca pod poprzeczkę. Kibice wstają z miejsc. Kibice też nieco przeszkadzają nam w oglądaniu tego spotkania, ale nie mamy do nich wielkich pretensji. Niesamowite emocje, a teraz Mateusz Drozdalski. Widzimy Paweł Paterek kryty indywidualnie. Wysoko też wyszedł Arkadiusz Michalak do Aleksandra Tilte. Obrona 1-1. Stachera do skrzydła, ale do Grabowskiego. Ten jeszcze zdołał oddać rzut, ale Marcin Schodowski odbija piłkę. Mamy rzuty karne, proszę Państwa. Zdecydowanie bramkarz ma tu większe szanse niż w piłce nożnej. Paterek, ależ myli się teraz. Jeden z liderów Chrobrego Głogów. Rafał Stachera. Jeżeli to będzie jego interwencja, to gramy dalej. Kontra Rafał Krupa. Krupa skuteczny. Miał jeszcze tutaj jakieś wątpliwości co do sposobu wykonania tego rzutu. Rafał Stachera, ale cieszy się Zagłębie. Zagłębie wygrywa ten konkurs rzutów karnych. Stachera z nagrodą MVP tego meczu. Nie z drużyny, która zgarnęła 2 punkty,
a z ekipy Chrobrego, która kończy ten mecz z jednym oczkiem. Ja za emocje miedziowych derbów już bardzo dziękuję. Piotr Merchelski, Polsat Sport. Do usłyszenia, dobrej nocy.